Szybkie i udane zakupy. Czy to w ogóle możliwe? Zapraszam Cię na film, w którym opowiem, jak przygotować się do zakupów, żeby właśnie zajęły mało czasu. Jak przygotować się do zakupów, żeby one były szybkie i sprawne? Ponieważ często dowiaduję się od osób, z którymi rozmawiam, że czas jest głównym ograniczeniem w robieniu zakupów. I u kobiet, i u mężczyzn, tak naprawdę nie ma zasady. A co zrobić, żeby ten czas jak najbardziej zminimalizować, obojętnie czy robimy zakupy w centrach handlowych, żeby po prostu tam nie biegać miliona godzin, czy robimy zakupy w internecie, wystarczy do tych zakupów się przygotować. I co zrobić? Po pierwsze, trzeba przygotować sobie zawartość szafy, to znaczy przegląd szafy, zobaczyć, co jest w środku, co mamy, a czego nam brakuje. Ponieważ bardzo często okazuje się, gdy ja robię przegląd szafy u moich klientów, że są tam ogromy, po prostu ogrom ciuchów, które do niczego się nie nadają, ale podstawowych rzeczy nie ma. I nie będę tutaj podawała, broń Boże, żadnych takich must have, że każda szafa powinna mieć, że 10 elementów odzieży, które każda kobieta czy mężczyzna powinni mieć w szafie, ponieważ nie wierzę w takie listy. Każdy z nas powinien mieć swoją indywidualną listę. Dlatego właśnie po pierwsze przejrzyj swoją szafę. Przejrzyj swoją szafę porządnie, zobacz, co tam należy wyrzucić. A wyrzucić to znaczy można oddać komuś, niekoniecznie chodzi o wyrzucanie na śmieci. A oddaj komuś rzeczy, których nie nosisz, zobacz, co tam zostało i zrób listę zakupów. To jest tak bardzo proste, a tak mało osób to robi. Ja bardzo często, jak idę po prostu do takiego spożywczego czy warzywnego sklepu, to idę z listą zakupów i wiem, że wiele moich znajomych czy klientów tak robi. Jak idziemy kupować rzeczy, które mają wypełnić naszą lodówkę, idziemy z listą zakupów. Po pierwsze, żeby nic nie zapomnieć, a po drugie, żeby nie kupić jakiś pierdół. Dlaczego więc nie robimy tak, kiedy kupujemy ubrania? Tego nie wiem. W każdym razie, idąc na zakupy, miej listę zrobioną. Podczas takiego przeglądu szafy robisz listę bardzo, prawdopodobnie bardzo szeroką. I następnym punktem, na którym trzeba się zastanowić, to znaczy, to będzie budżet. Czyli ile jestem w stanie na dzień dzisiejszy, to znaczy idąc jutro czy za tydzień na zakupy, przeznaczyć na ubrania. No i musimy porównać, czy ta nasza lista i ten nasz budżet to w ogóle się jakoś tam ze sobą zgrywają. Jeżeli nie, podzielmy listę na fragmenty i realizujmy to raz w miesiącu, raz na pół roku. Ta lista może się w międzyczasie oczywiście powiększać. W każdym razie warto sobie taką listę przypiąć gdzieś na lodówce na przykład, czy jakiejś innej tablicy korkowej, żeby było widać, co trzeba kupić i kupować te rzeczy, na które teraz nas stać. Nie kupować wszystkiego innego dookoła, bo było w promocji, bo było piękne, różowe i puchate, bo koleżanka taki miało. Kupujemy to, co potrzebujemy. To czego potrzebujemy. Nie kupujemy nic spoza listy, żeby nie marnować naszego budżetu, a takie rzeczy, które kupujemy czasami przy okazji, okazuje się, że tą naszą szafę zaśmiecają. Także robimy listę, zastanawiamy się nad naszym budżetem i ją po prostu realizujemy. I teraz bardzo często zapominamy o takiej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, a właściwie dwóch rzeczach, które są mega istotne przy robieniu zakupów. Typ sylwetki i kolory, które nam pasują, czyli fasony plus kolory. Jeżeli nie wiesz, jakim jesteś typem sylwetki, nie wiesz, jakim jesteś typem kolorystycznym, to ja podzielę się tutaj właśnie z linkami do filmów, dzięki którym możesz się dowiedzieć, a jakim jesteś typem sylwetki, czy jakim jesteś typem kolorystycznym. I pamiętamy, że jak idziemy do tych sklepów, to patrzymy tylko na te wieszaki, które spełniają nasze kryteria pod względem budżetowym, a oczywiście są na liście zakupów, bardzo dobrze służą naszej sylwetce, czyli mają odpowiedni fason i mają odpowiedni kolor. Jak już wiemy, co należy kupić dokładnie, to znaczy, jeżeli chcemy sobie kupić buty na obcasach, to będą to szpilki w kolorze turkusowym, bo taki nam pięknie pasuje do koloru skóry, ale też będzie pasował na przykład do sukienki, którą chcemy ubrać na najbliższą komunię, to wybieramy kilka sklepów, do których pójdziemy. Ponieważ często jest tak, że centra handlowe, czy w ogóle internet, jeżeli będą to sklepy internetowe, nas przerażają. To znaczy jest tam taki zakres ubrań, że można tam spędzić bardzo, bardzo długie godziny, nic stamtąd nie wynosząc. Ja, idąc z klientami na zakupy,
zawsze mam kilka sklepów, które są dopasowane profilem, budżetem do naszej listy zakupów i 3-4 sklepy wybieramy i idziemy. Oczywiście może się zdarzyć tak, że tych turkusowych szpileczek nie znajdziesz w tych sklepach, które są na liście i trzeba to poszerzyć. Oczywiście to się zdarza, ale warto być przygotowanym, że na przykład idę dzisiaj tylko i wyłącznie do Zary, do Max Mary i do Ryłko i nigdzie indziej nie wchodzę, nawet jeżeli bardzo piękna wystawa i różowe, puchate buciki na nas patrzą z innego sklepu. Trzymamy się listy i trzymamy się naszych kolorów, fasonów, no i oczywiście budżetu. Także po prostu mamy listę i idziemy zgodnie z nią. Gdy już dojdziemy do tego sklepu, to oczywiście szukamy ubrań. Patrzymy nie tylko już na typ kolorystyczny, czyli na nasze kolory, nie tylko na fason tych ubrań, ale błagam, sprawdzaj metki. Sprawdzaj metki, to znaczy te takie denerwujące karteczki, które są przyszyte do szwu ubrania od wewnątrz, ponieważ na tych metkach bardzo wiele rzeczy jest napisanych. Czasem zdarza się tak, że kupisz sukienkę, która niestety okaże się być tylko do prania chemicznego. Taką sukienkę założy się będziesz rzadziej nosiła, ponieważ nie będzie Ci się chciało po każdym założeniu biegać z nią, oddawać do pralni. Poza tym to są zawsze dodatkowe koszty, większe niż wypranie jej w pralce. Także jeżeli wiesz, że nie chodzisz za często do takiej pralni chemicznej, nie kupuj ubrań, które tam musisz zanosić. Oprócz tego, czyli oprócz tego jak prać te ubrania, jak o nie dbać, to też jest skład materiałowy ubrań. Bardzo istotna sprawa. Jeżeli kupujesz sobie koszulę, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, w której cały dzień masz siedzieć w biurze, masz podejmować jakieś stresujące decyzje, może być gorąco, może być zimno, mogą być zmiany temperatur i ta koszula będzie z jakichś syntetycznych materiałów, będzie Ci po prostu nieświeżo, a możesz nawet mieć po prostu brzydki zapach. Więc zwracaj uwagę na to, co jest w środku, z jakich włókien jest ubranie, które chcesz teraz kupić. Jeżeli kupujesz buty, które będą bardzo dużo wykorzystywane, to czy one są z jakiegoś materiału naturalnego? Jeżeli nie wiesz, co, która nazwa materiału oznacza, a ja też zaraz tutaj podzielę się linkiem do filmu, z którego możesz dowiedzieć się, jakie są materiały ubrań, co warto nosić, czego nie warto nosić, jakie są plusy i minusy poszczególnych tkanin. Oprócz tego, że ta tkanina mówi o komforcie noszenia, mówi też o tym, czy coś się będzie gniotło bardziej czy mniej. Że jeżeli weźmiemy coś, co jest z wiskozy, to prawdopodobnie będzie to coś, co będzie się mocno gniotło, ale będzie oddychało. Więc zastanów się, jakie to jest ubranie i czy jedna czy druga rzecz Ci nie będzie za bardzo przeszkadzała. Dobrym takim testem, jeżeli nie wiesz, jak się jaka tkanina gniecie, to po prostu można wziąć tą bluzkę, troszkę tak jakby zmiąć sobie w ręce, potrzymać chwilę i wypuścić i zobaczyć, jak ta tkanina się zachowuje. Jeżeli w takim teście to już jest bardzo, bardzo pognieciona, to wyobraź sobie, co się będzie działo, jeżeli wsiądziesz na parę godzin do auta i jak będzie wyglądała Twoja marynarka, spodnie czy sukienka. Także na to też warto zwracać uwagę i robić taki test. I nie bierzemy do przymierzalni ubrań, które nie spełniają naszych kryteriów, jeżeli chodzi o skład surowcowy. To jest bardzo, bardzo istotne, bo później tych ubrań nie będziesz nosić ze względu na to, że będą nieprzyjemne. No i ostatnia taka moja porada, moja dosyć indywidualna. Mi to bardzo ułatwia życie na zakupach. To znaczy ja wchodzę do sklepu, znam mniej więcej rozmiar swojej sylwetki, znam typ kolorystyczny, znam fasony, które powinnam nosić i wiem, na jaką okazję kupuję. Czyli mam tą swoją listę zakupów, ja tam wpadam, biorę po prostu wieszaki po kolei, nie chcę mi się mierzyć. Ja osobiście, gdy chodzę na zakupy, nie lubię mierzyć ubrań, wolę to zrobić w domu. Także jeżeli masz, chcesz ograniczyć czas zakupów do minimum i możesz przymierzyć sobie w domu, w większości sklepów sieciowych do 30 do 14 dni można oddać daną sztukę odzieży. Mi bardzo to ułatwia życie. Taka opcja jest również, gdy zamawiamy przez internet, to znaczy możemy zamówić kilkanaście ubrań po to, żeby w domu się poprzebierać i resztę po prostu odesłać. Ja wiem, że wiąże się to z zamrożeniem gotówki na jakiś czas, ponieważ kupujemy więcej ubrań niż faktycznie w domu zostanie, ale na pewno warto, jeżeli chcesz ograniczyć sobie czas, bo ten czas no często przeszkadza nam w robieniu udanych zakupów. Także podsumowując, robimy przegląd szafy,
listę zakupów, czyli tych priorytetów, określamy swój budżet, patrzymy na fasony, na kolory, wybieramy kilka sklepów, tylko tych, do których pojdziemy i nie szwędamy się gdzie indziej i sprawdzamy metki. Także te wszystkie punkty sprawią, że zakupy będą na pewno sprawniejsze i szybsze, czego bardzo Ci życzę i do zobaczenia następnym razem.